Nasz spektakl pod tytułem Magia Czasu jest luźno inspirowany powieścią Michaela Ende pod tytułem Momo. Dzień dobry, jestem lalka Bibi, lalka doskonała. Witaj Bibi, już się poznałyśmy, bawimy się już? Pewnego dnia w mieście pojawiają się tajemniczy szarzy panowie, którzy oferują ludziom oszczędzanie czasu. Zabierają im czas przeznaczony na miłość, na uczucie, na przyjaźń, na rozwijanie swoich twórczych pasji, na spędzanie czasu z przyjaciółmi. I hop, 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 hop. I idziecie sobie w miejscu, tak? Przeciwstawia im się jedyna osoba, dziewczynka Momo, która miała niesamowity dar, ponieważ umiała słuchać ludzi i zawsze miała dla nich czas. Bardzo zainspirowała nas ta opowieść, ponieważ chcemy, żeby młodzi uczestnicy naszego projektu również pokazywali dorosłym mieszkańcom Gorzowa, mieszkańcom naszego województwa, jak ten czas, który jest naszym największym skarbem, dobrze wykorzystywać właśnie na takie rzeczy, które sprawiają im radość i szczęście. I czas jest nie po to, żeby go oszczędzać, ale wykorzystywać tak, jak nam to sprawia przyjemność. Dzień dobry, jestem lalka Bibi, lalka doskonała. To już wiem, miałyśmy się bawić. Zapomniałaś? Nasz spektakl, przede wszystkim nasz spektakl to jest spektakl takiego teatru ulicznego. Próbowaliśmy się ciekawie zrobić kilka fajnych happeningów, wyjścia do ludzi, zabawa z ludźmi, wciąganie ich w nasz spektakl. To jest taka forma teatru ulicznego, happeningowego i na to głównie kładliśmy nacisk. Ci młodzi ludzie z Łośna w projekcie Lato w Teatrze ze stowarzyszeniem Nowa z Łośna. Głośno dzieci się bawią, tak? Nie wiem, Awko, żeby bawią się dzieci? Lotka, zapraszamy na spektakl. Rolina Miłkowska-Prorok. Razem z Cezarem Żołyńskim prowadzimy grupę aktorską. Spektakl ma taki charakter uliczny, więc dzieci mają troszeczkę utrudnione zadanie. Muszą głośniej mówić, muszą mówić wyraźniej. Oprócz tego grają w maskach, więc muszą też odpowiednio się ruszać. Tego wszystkiego właśnie ich uczymy. Uczymy, jak poruszać ciało w masce, że ten gest musi być taki wyolbrzymiony, żeby głos dochodził do każdego uczestnika. Też pracuję, staram się pokazać dzieciom, że trzeba wolniej mówić, ponieważ te dzieciaki nasze bardzo szybko mówią i nie dochodzi do nas czasami to, co oni mówią. Karol nie brzmi i ty nie brzmi. Mów sobie. Tak. A ja brzmi? Tak. Grupa muzyczna zajmuje się robieniem muzyki do spektaklu, który zobaczymy w piątek i w sobotę w Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie, a w niedzielę w Łośnie. W spektaklu będzie muzyka wykorzystana z instrumentów własnej produkcji. Między innymi to jest taki instrument jak didżeridu, pałka deszczowa, łosztubas, drumla i przeszkadzajki. Przeszkadzajki zrobione z puszek po napojach i z bambusa. Muzyka będzie grana na żywo, ponieważ instrumenty są własnej produkcji i będzie niesamowity klimat. Naszym głównym zadaniem było stworzenie oprawy wizualnej do spektaklu, czyli scenografii. Tu robiliśmy kostiumy, maski i rekwizyty. Musieliśmy się zmieścić w bardzo małym, w krótkim czasie, a roboty było bardzo dużo. Ale jakoś udało nam się to zrobić, dzieciaki są zadowolone, my też. Zobaczymy, jak to wyjdzie jeszcze na spektaklu. Cały jesteśmy stremowani. Ale robota była bardzo fajna, chociaż mozolna. W ciągu krótkiego czasu zrobiliśmy kawał dobrej roboty.